Witam moich tubowiczów. Majowe popołudnie. Zaczynając naszym sloganem: dobry urzędnik to martwy urzędnik. Teraz na fali jest krzyk o powodzi. Nasi, nie moi. Po pryncypowie powiedzieli, że uratowali Warszawę, w ogóle Polskę. Uratowali? No właśnie nie, to właśnie dzięki nim. Przez urzędników zostały zalane te tereny. Nie przez ekologów, nie przez krety, nie przez bobry, nie przez jakieś tam cudawianki, robaczki, tylko przez urzędników. No, właśnie teraz dzisiaj chcę powiedzieć, dlaczego zostały, duża część Polski została zalana. Dzięki urzędnikom i politykom. Po tej wielkiej powodzi w 1997 roku we Wrocławiu wylało, przerwało wał w pewnym miejscu, prawda? I tam zalało doszczętnie tych ludzi. Co się okazało, że na tych terenach, gdzie tych ludzi zalało, dobudowano jeszcze, osiedla i nie wzmocniono tych wałów i ponownie teraz zalało. Kto jest winien? Urzędnicy. Jakie głupoty gadają w telewizji, mówiąc, że trzeba by wykosić wszystkie drzewa między wami, bo to jest skutkiem, że jest wolniejszy przepływ wody. Natura sama sobie to wyregulowała. To człowiek zaburzył ekosystem i to przez człowieka są powodzie. Jak to było przed wojną, przed okupacją niemiecko-sowiecką, że woda dwa razy na Białołęce potrafiła wylewać. Dwa razy do roku. Zazwyczaj to było raz, ale często dwa razy wylewała woda. I ludzie sobie spokojnie radzili. Przyjmowali to jako normę. Nie było wałów. Dopiero jak okupant przyszedł, to zrobił coś dobrego. W ogóle, jeśli chodzi o coś dobrego ze strony okupanta, to nie tylko wały. Te wały były budowane pod zaborem niemieckim, sowiecko-niemieckim. Do tego byli brani Polacy i Żydzi, a nie tylko Żydzi. Mieli tutaj w piekiełku swoją bazę. Na miejscu byli oczywiście, ten, który się nie dawał, to był zabijany. Dużo czaszek, dużo kości jeszcze jest, mniej więcej na wysokości dwójki. Te tamy ponazywałem jedynka, dwójka, trójka. Można powiedzieć, taki cmentarz jest nad Wisłą. Czasami są wypukiwane kości, piszczele. Okupant zrobił dużo więcej niż nasi okupanci dzisiaj z wiejskiej. Okupant zrobił wały, okupant zrobił drogi. Jest bardzo dużo po niemieckich dróg, które do dzisiaj są używane i są równe. Mają, nie wiem, 70 lat i są równe. Okupant carski zrobił kanalizację w Warszawie, która do dzisiaj jeszcze działa. Rozwala się oczywiście, bo to jest już sporo lat, prawda? A nasi okupanci, jak coś zrobią, ulicę albo drogę, no to ta droga jest na rok, dwa. A potem znowu robota. A co ciekawe, że jedna z najlepszych dróg na świecie robią Polacy, na przykład firma Dromex w Iraku, gdzie asfalt dochodzi do 100 stopni. Proste, są równiutkie jak lusterko. Można zrobić? Można. Ale u nas się wszystko rozgrywa o przetargi. Bierze się firmę, która najtaniej to zrobi, wygrywa firma, ura! A potem, jak ja mam to zrobić za te pieniądze? No to robi najtaniej. I mamy to, co mamy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma odpowiedzialności urzędniczej. Dlatego, że wykonawcy to jest powiązanie z urzędnikami i politykami. I działka jest dzielona. Kto na tym traci? My. My. Bo nam się rozpieprzają nasze samochody, my giniemy w wypadkach drogowych, są to tragedie ludzkie. A okupanci z wiejskiej jeżdżą samochodami państwowymi, my nadpłacimy, my za ich naprawę, za ich bezpieczeństwo, gdyby im się coś stało, bardzo dobrymi samochodami terenowymi. Rząd jeździ super BMW-kami wzmocnionymi, im to nie przeszkadza.
a my jesteśmy jako ta siła robocza, jako ci niewolnicy i my mamy płacić i podatki za drogi, za drogi, za te, nie wiem jak to nazwać, no w Szwecji na przykład przez las droga jest równiejsza niż u nas droga krajowa. Także konkludując moją wypowiedź w tematach infrastruktury, okupant obcy zrobił dużo więcej dla naszego kraju niż okupant nasz, tubylczy. Szum się nagle zrobił, że w Polsce są potrzebne jednak poldery, czyli tereny zalewowe. To są, oczywiście, że są. Tak jak już wcześniej mówiłem w innym filmie, że specustawa bardzo szybko powstała. Na przykład ustawy reprywatyzacyjnej nie można zrobić od kilkudziesięciu lat, ale ustawę powodziową można w ciągu kilku tygodni zrobić. Jaki to jest sprytny rząd. Jak wspaniale potrafią. Jacy oni są zorganizowani. Lepiej jak mafia. Niewiejska. Oczywiście, jest potrzebna ustawa powodziowa, antypowodziowa. Są potrzebne poldery i róbmy to. Natomiast tak jak przy ustawie drogowej będzie to tak, że te tereny będzie kilkakrotnie będą wykupowane, wywłaszczane przez Skarb Państwa dużo taniej niż one są warte. Czyli znowu zawłaszczenie. Znowu zawłaszczenie, znowu okupacja. Proszę bardzo, zapora we Włocławku. To jest twór, który jak najbardziej powiększył nam wysokość fali. To jest twór, który ma na swojej cofce około 30 km syfu. Syfu. Każda rzecz, która płynie tą rzeką, odkłada się przed tą zaporą, bo nie wypływa zapory. Jeżeli sam kolektor bielański emituje 600 tysięcy metrów sześciennych na dobę, a tych kolektorów od gór do zapory jest kilkaset, to wszystko emituje gazy, to jest jedna wielka trucizna. Można taką rzecz wypłukać, otwierając przepławki, ale to 10 lat mniej więcej trwa takie wypłukiwanie zapory. Gdyby tą zaporę całkowicie teraz zlikwidować, to cały Bałtyk poszedłby po prostu, byłaby to katastrofa ekologiczna. Nie ma co z nią zrobić. Jest metoda francuska, gdzie można scalić te osady, ale ona jest, to jest tak jest to kosztowniejsza rzecz niż postawienie takich zapor. A nasza mafia wiejska kombinuje, żeby zrobić kilka takich zapór poniżej. Po co? Po to, żeby zarobić. Mieliśmy największe łososie na świecie. Jeden z większych łososi na świecie, do 35 km. Mieliśmy jesiotry, gdzie jest tylko kilka miejsc teraz na świecie, gdzie cały świat wali, żeby łowić te jesiotry. Mieliśmy potworne certy. No to jedyna taka ryba na świecie, która migrowała właśnie i do 3 kilo dochodząca. Węgorze, no. Zarobek z turystyki byłby kilkakrotnie, kilkadziesięciokrotnie wyższy, niż dała prąd ta cała zapora. No i co państwo, panie? Tamta się utopiła, napływała. Tragedia. A ludziom się wmawia, bo to, bo prąd, bo nie będzie prądu, to nie będziemy mieli internetu, śmietu i tak dalej. Bzdura. Bzdura, są takie metody, że nie potrzeba dzisiaj stawiać zapór. Ze zwykłego słońca można osiągnąć. Tylko niestety. Tu chodzi o zarobek. O zarobek grupy interesów powiązanych z mafią wiejską. Chociaż na całym świecie, w Chinach szczególnie, to jest w Chinach obserwowane potworne zapory. W Rosji. Aczkolwiek w krajach wyżej rozwiniętych, czy Chiny, czy Europa, to jest już ten sam poziom, moim zdaniem, odchodzi się od budowy zapor, a nawet się je likwiduje, tak jak we Francji. No ale w Polsce to trzeba budować. To przypłynął do mnie na pokładzie kolejowym. Wyprzedano nasz majątek narodowy, no to co, no to no, z czegoś trzeba zarabiać, tak? Nie ma już co ukryć. Wiatr przyjechał na pokładzie. I to wszystko bije w nas.